Jednak nie. No nie mogę. Kot nasrał na siedzenie. Co za świnia. Jeszcze jakimiś marchewkami. Ja pierdolę. Następną rzeczą, jaką zrobimy, to będzie właśnie ten trójkąt zaczepowy. Tu to fajnie wchodzi do środka. Jest, powiem wam, że idealnie pasuje nawet. Co tam robisz? Mhm. No i z tego to zrobimy. Już mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać, bo mi tam podesłali zdjęcia. Także damy radę spokojnie. Tu musi być taki bolec, co to będzie blokował wszystko. Może to mam trochę na styk, ale dobra. No jest tam minimalny zapas. Dobra, może być. Teraz trzeba uciąć to coś. I drugiego zrobić tak samo. Dobra, tu już mam przygotowane ta górną część, żeby połączyć te dwa profile. Zespawimy to, no i później gorzej tam dopasować, bo tutaj nie mam tego. Nie mam dojazdu z siewnikiem na razie, bo nie będę odpinał opryskiwacza, bo jeszcze pojada na rzepak. Tak to jakoś musimy pochytać, dopasować. Kurwa. Trochę tu odeszło, ale to... Dobra, obejrzymy, jak tam to pasuje teraz z tym. No... W miarę może być. Mniej więcej. Tu by jeszcze trzeba przyszlifować dołu. To później się zrobi. Dobra, idę teraz to przyspawać z drugiej strony jeszcze. Dobra, to już mam chycone. Tak powinno być. Przypasujemy jeszcze raz. Jak pasuje. W miarę dobrze. W miarę dobrze. No jak to teraz przyspawać, żeby to trzymało się fajnie. Żeby to tak pasowało, jak powinno. Tu by jeszcze trochę zeszlifować tego. Trzeba. Jak to tam dolego. Tu dobrze. Ze zadku jest szpara lekko, a dobra, to się zespaje. Dobra, mam już tak chycone to lekko. Bierzemy, czy wchodzi. O. Czy tu pasuje? Tu siedzi, a tu... Ała, ciepłe. Tak to jakoś spróbujemy. Siedzi, siedzi. No, czyli gitara. Teraz to fajnie obspawać, tu dajcie zastrzały, żeby to wzmocnić. No i tu z góry albo bolec, albo zrobię taką przykręcaną śrubę, jeszcze nie wiem. Ale chyba ten bolec. Tak, no tu naspawimy jeszcze płaskownik, później tu taka tulejka i bolec tup. Bez komplikacji. Dobra, idę to obspawimy na gotowo. Obejrzymy jeszcze, jak do siewnika pasuje. Trzeba wziąć miara i zmierzyć, bo on musi być 70 cm od ziemi. Od ziemi czy od... No, od ziemi. Od ziemi czy od tych zębów, kurde. No, mniejsza o to. Musi być 70 cm od czegoś tam. Zaraz zmierzymy i się okaże. No, ale teraz widzę, że jest więcej chyba niż powinien być. Ile tu jest? Nie wiem. 76, czyli trochę niżej. To jest mniej więcej 70, czyli będzie 60, bo jest jeszcze tak pochylony krzywo stoi. Trochę to się obniży. No, jeszcze fest się obniży. Dobra, idę na to obejrzeć. Na bronie. W sumie może to zaraz wezmę. To i tak trzeba na gotowo wziąć, pospawać. To już wlazło do końca, ja. Dobra, fajnie siedzi. bierzemy to. Wyłaś. Ała. Ups. Tu jest ile? O, tu jest tak 66, czyli musiał być jeszcze niżej. Jak to tu pasuje? No już w miarę. W miarę dobrze nawet. Jest na środku, jest. No to mój pomysł jest taki. Tu ono dospawać blachy do przykręcenia. Tak i tak. No i to wszystko. Bez problemu będzie. No ale to jeszcze z siewnikiem, żeby później ta wysokość zrobić odpowiednio. Bo tych blach idzie stąd wziąć? Nie idzie, bo to jest razem. Dobra. Będę to pospawać. Dobra, to już wstępnie gotowe. Tak, godołek tu jeszcze dwa zaszczały do wzmocnienia. Powinno być dobre. Teraz wezmemy, zapniemy go do 60. Znaczy, no, brona zapniemy do 60. I podjademy tam pod to. Jedynie tak będę mógł dopasować siewnik do brony, bo tak na odległość to nic nie zrobię. A nie chcę odpinać też tego traktora, bo jest potrzebny cały czas. Obejrzymy jeszcze, czy mi wysłali te śruby do opryskiwacza Allegro. Czekuję na danie. Niedobrze. Dobra, to sobie damy na bok. Samika cofnymy. Czekaj, czy to dźwignie 60? Ale powinna. Zresztą no tona waży. Około tona. Obejrzymy. Jednak nie. A nie mogę. Kot nasrał na siedzenie. Co za świnia. Jeszcze jakimiś marchewkami. Ja pierdolę. Chyba wola odkręć to. Tak, czy to podniesie w górę? No to z tego co już widzę, to muszę tu to trochę obciąć, żeby mi się ten jeszcze mój profil zmieścił. No i dość dużo tu wystawo. Wystawo. Ale jest tak prawie, że idealnie, że na każdą falę przychodzi redlica. Tu już będzie sama ruła wystawać z dali, a to ona będzie ugniatać ta ziemia. Także no, chyba to będzie dobre, obejrzymy jeszcze. Do końca nie wiem, jeszcze jedynie kurde jak teraz wszystko szczepić razem ze sobą, bo ten siewnik musi przyjść niżej. Chyba że olać cały ten trójkąt. Jak to tu wygląda? Tu dwie dziury, blacha, tak o wygięto, żeby tu ją też przykręcić. Może. Wymyśliłeś mniej więcej coś takiego, że tu od dołu dospawiemy teraz płaskownik należąco tak, z drugiej strony tak samo, a później tak dwa na dół. No i tu wtedy już będzie przykręcany do tych dwóch śrub, albo na jednej taki zawias. W sumie można na jednej to zrobić, żeby był trochę regulacji, żeby było. No i tak to powinno być dobrze. Ta odległość będzie zachowana, te 70, tak jak tam jest napisane. Mam nadzieję, że to się nie rozpadnie, że to się nie wyrwie. No ale nie powinno. To będzie tylko tu. Nie ma opcji, żeby to wyrwało. Dobra, idę teraz naciąć taki płaskownik. No i będziemy tu spawać, będziemy działać dalej. Tu mam płaskownik 100 na 8 czy na 10. I on się będzie do tego tu idealnie nadawał. No teraz go utniemy tu, tak żeby było miejsce za co zaspawać jeszcze. Dzisiaj go nie skończę, ile jest godzin? Dużo godzin, sobie około 12 będzie. Zaś na drugo do roboty to lipa. O, 11:20, no to może coś jeszcze uda zrobić może. Dobra, i da to spawać dalej. Wycinać i spawać. Dobra, tak to mniej więcej leży. Idziemy teraz przypasować do brony, czy to pasuje. Jak pasuje, to na gotowo to przyspawia. Będzie. Tak. O, fajnie pasuje. Stoi. Nawet kąt by był. No tu nieźle. Dobra, no i tu potem się dopasuje te płaskowniki na dół. Ten taki jakby zawias cały. Wiadomo, troszkę będzie w górze, żeby to miało jakąś regulacja, no ale w sumie jak się ustawi piono poziomo, to nie trzeba będzie nic regulować. Dobra, z tego płaskownika zrobimy te mocowania do tu te doły. On jest dość gruby, 20 chyba, także to będzie wystarczające. Nie, 20 nie, 15. Dobra, teraz idę to przewiercić 20 wiertłem. A tu jeszcze nie jest dodane. Muszę poprawić. I gotowe. Łowiesz to gówno. Nie ma luftu w tym ciulstwie. Ani to nie umie dźwignąć. Jest taki traktor. Ani to pomocnicze, ani nic. Kup nowy. No muszę coś kupić. Jak? No nie wiem. Dorka. Co? Daj do dorka, zepsujesz, sprzedaż zepsutą. Wielki traktor, nie jakiś główny. No. Za ci wielki? Bo nie umiem być no, mały. No, bo masz tyle pola, że musi mieć wielki. No nie, maszyny muszę kupować za wielki, za małe. Nie musisz kupować nic. Co nie mam kupować? Kupuję sprzęt, a nie. Kupuję takie jak moc, a nie. Dobra, najpierw jeszcze ma jedna strona. Mam śrubę, zaś mi dziadek jakoś stracił. A później ta druga zrobimy. No jeszcze muszę obejrzeć jak ten trójkąt miał być pierwszą stroną. Dobra, idziemy tam obejrzeć. Raz, dwa. Chyba tak miał być, tak? Dobra, powiedzmy, że tak. Jest na środku. Teraz trochę wtniemy. Stój. Przewracu się. A jak? Jakie są te śruby jeszcze, te dwie? Te 20 czy 3? Te 20 coś zawiózł ostatnio. Nie ma jak to kurwa położył wszystko. Dobra, to będzie tyle. Widzicie, trójkąt jest zrobiony. Jeszcze nagromadzę jeden film z zaczepiania tego wszystkiego. Także trzymcie się, do następnego filmu. Cześć.